ucieknie od skoków? To jest pytanie w dzisiejszej Rzeczpospolitej, artykuł pana redaktora Andrzeja Stankiewicza. Otóż proszę państwa, mam nadzieję, że PiS od skoków nie ucieknie. To jest ponad 10 lat walki redakcji tygodnika Polityka, a konkretnie pani redaktor Mikołajewskiej, która ma tutaj rzeczywiście ogromne zasługi i ciągle była wplątywana przez skoki w różne procesy, a także Gazety Wyborczej, która się tą sprawą, które te dwie redakcje się tą sprawą zajmowały. Skoki były patronem prawicy, ale nie tylko, bo również różnych innych ugrupowań, tak na wszelki wypadek, żeby była równowaga. Sporo ogłoszeń skoków widziałam także w niektórych lewicowych. No i teraz po tym liście, który przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego skierował do szefów służb, ale także do pani premier Ewy Kopacz, dotyczący stworzeniu przez pana Biereckiego fundacji 70 prawie milionów, nagle okazało się, że jednak skoki mają coś wspólnego z PiS-em, nawet dużo. Przez lata korzystały z parasola ochronnego Prawa i Sprawiedliwości. Nagle pan senator Bierecki przestał się w PiS-ie podobać. Ja nie wiem, czy taka próba ewakuacji się Jarosława Kaczyńskiego spod parasola skoków jest jeszcze możliwa. Ja mam nadzieję, że dziennikarze, którzy przez ponad 10 lat mieli cierpliwość, aby walczyć z tą oczywistą patologią i z tą niechęcią poddania skoków pod nadzór bankowy, kiedy okazało się, co tak naprawdę tam w tych skokach piszczy Wołomin, mamy tutaj jako taki dobry przykład, że jednak Prawo i Sprawiedliwość poniesie również chociażby polityczną odpowiedzialność za polityczną, czyli wyborczą, tak, wyborczą odpowiedzialność za coś, co się działo. Za błędy skok zapłacą wszyscy podatnicy, to pisze Rzeczpospolita.